dziennikarz, jak już Państwo wiecie, ma opisane w przepisach prawa i obowiązki. Teraz pokażę Państwu troszeczkę więcej na ten temat. Zacznijmy od tego, jakie dziennikarz ma prawa. Co dziennikarz może? Może zapytać o co tylko chce w każdym polskim urzędzie. Może napisać maila, umówić się na spotkanie, zapytać urzędnika o każdą rzecz związaną z pracą urzędu. I taki urzędnik ma obowiązek odpowiedzieć na pytanie. To wszystko jest zapisane w polskim prawie. Jeżeli chodzi o sąd, każdy dziennikarz ma prawo pójść do sądu i zapytać o informacje na temat toczącej się sprawy. Nie zawsze będzie mógł uzyskać taką informację, jeżeli na przykład postępowanie jest tajne, ale zapytać o kwestię wyroku, o komentarz, o dostęp do akt jakiejś sprawy. Każdy dziennikarz może o to poprosić. Ma takie prawo. Co więcej, dziennikarz ma możliwość zadania pytania każdej działającej w Polsce firmy. I dopóki nie jest to tajemnica handlowa albo związana z jakimś na przykład toczącym się kontraktem, to każda polska firma również ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania. Dziennikarz ma prawo pójść do każdej firmy, napisać maila, poprosić o odpowiedź. Nie wszystkie firmy chętnie dzielą się informacjami, ale każda ma taki obowiązek. A dziennikarz ma prawo z tego obowiązku firmy korzystać. Wydawałoby się, że ministerstwa to są takie bardzo odległe i abstrakcyjne twory, gdzie już lepiej nie pytać o nic, bo na pewno nam nie odpowiedzą, jeżeli nie jesteśmy słynnym dziennikarzem z warszawskiej telewizji albo gazety. Otóż, proszę Państwa, nie. Każdy dziennikarz ma prawo zadać pytanie ministerstwu. Każdy jeden. Nieważne, czy pracuje w Warszawie, nieważne, czy pracuje w Rzeszowie, nieważne, czy jest etatowym pracownikiem redakcji, czy też jest dziennikarzem obywatelskim. Każdy dziennikarz ma prawo zapytać o coś w ministerstwie i każdy, zgodnie z przepisami, ma otrzymać odpowiedź. Nawet, proszę Państwa, pani premier jest dostępna dla dziennikarzy. Czasem nie osobiście, czasem jest biuro prasowe, ale każdy jeden dziennikarz może zadać pytanie pani premier i każdy powinien otrzymać odpowiedź. Pewnie będzie trudniej umówić się na wywiad, bo pani premier ma kalendarz troszeczkę pełny, ale zadać pytanie, na przykład wysyłając maila, może każdy z nas, mogą Państwo, mogę ja, każdy dziennikarz ma do tego prawo, nawet do pana prezydenta, każdy dziennikarz może wysłać maila z pytaniem i poprosić w jego biurze prasowym o udzielenie informacji na jakiś istotny temat. I co więcej, każdy z nas ma takie prawo, proszę się nie bać próbować, bo każda z tych instytucji odpowiada na pytania dziennikarzy. Tak jak mówiłem, nieważne, czy to są dziennikarze dużych mediów, czy to są dziennikarze obywatelscy. Pewnie trudno by było zaprosić Państwa do telewizji, do Rzeszowa i zrobić wywiad z panem prezydentem. Tu byłyby jeszcze pewnie kwestie bezpieczeństwa do tego, bo miejsce, w którym przeprowadza się wywiady z prezydentem, musi być odpowiednio zabezpieczone, ale każdy z nas, i Państwo, i ja, i każdy dziennikarz obywatelski może do biura prasowego prezydenta wysłać maila, wysłać pytanie i oczekiwać odpowiedzi. Kiedyś było trudniej. Trzeba było dzwonić, chodzić osobiście, umawiać się przy pomocy biur podawczo-odbiorczych. Dzisiaj, żeby dostać odpowiedź na jakieś pytanie z każdego z wspomnianych wcześniej, z każdej z wspomnianych wcześniej instytucji, dzisiaj wystarczy wysłać mail. I tą drogą
dzisiaj większość dziennikarzy zdobywa informacje takie, które nie wymagają błyskawicznego komentarza albo nagrania wizerunku osoby, która udziela informacji. Proszę pamiętać, że do każdej instytucji można dzisiaj wysłać maila i jest to traktowane tak, jak każda inna forma komunikacji. I każda instytucja powinna dla Państwa, dla dziennikarzy, dla mediów, taki adres, na który należy się kontaktować, podawać. Ale sprawdźmy, czy tak jest. Na przykładzie Urzędu Miasta Rzeszowa. Strona Urzędu Miejskiego w Rzeszowie wygląda w ten sposób. To jest strona oficjalna, czyli BIP-owska. Gdzie szukać kontaktu dla dziennikarzy? Każda instytucja powinna taki kontakt mieć. Sprawdźmy. Sprawdźmy, gdzie w Urzędzie Miasta Rzeszowa znajdziemy informację, jak się skontaktować z biurem prasowym. Sprawdzamy, jakie wydziały Urzędu Miasta są w strukturze i z reguły na takiej liście w Rzeszowie, jak widzicie Państwo, jest to ładnie alfabetycznie opisane, jest informacja o biurze prasowym i po kliknięciu w taki odnośnik pojawia nam się kontakt do biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa z adresem e-mail, na który można wysłać informację z zapytaniem, z godziną pracy, a nawet z informacją, kto jest szefem, gdybyście chcieli Państwo napisać do konkretnej osoby. Zawsze warto prosić o informacje jak najwyżej w hierarchii danego urzędu. Tak więc każdy urząd w Polsce, miasta, gminy, powiatu, wojewódzki, musi mieć biuro prasowe dla dziennikarzy i osobę, która taką komunikację prowadzi. Wystarczy napisać i poprosić o informację. Każdy sąd w Polsce też powinien mieć osobę, która jest odpowiedzialna za kontakty z mediami i tradycyjnymi, i z dziennikarzami obywatelskimi, czyli z Państwem. Na stronach sądu czasem trudno taką informację znaleźć, ale większość ma możliwość przeszukania zasobów, więc w wyszukiwarce warto wpisać hasło rzecznik prasowy i znajduje się informacje, kto w danym sądzie pełni taką funkcję, jak się z daną osobą skontaktować osobiście, jeżeli mają Państwo taką ochotę. Możecie też od razu wysłać maila i to załatwia sprawę. Taką informację znajdziecie Państwo na stronie każdego sądu w Polsce. To jest obowiązek. Każda firma, przynajmniej z tych dużych, dba o to, żeby dobrze żyć z dziennikarzami. Choćby po to, żeby dziennikarze nie pisali o niej źle, bo nie mogą dowiedzieć się o jakichś ważnych rzeczach. Więc każda szanująca się firma podaje na swojej stronie dane kontaktowe do osób, które udzielają informacji dziennikarzom. W przypadku firmy Asseco z Rzeszowa, jednej z największych firm w Polsce, ale dotyczy to w zasadzie większości szanujących się firm, jest strona kontakt, na której w przypadku Asseco podany jest bezpośredni adres mailowy do pani rzecznik prasowej, która po otrzymaniu maila od Państwa odpowie na Wasze pytania, bo taka jest jej praca. Więc Państwo mają prawo zadać pytanie, a obowiązkiem pani Ewy jest odpowiedzieć na to pytanie. Taka jest jej rola. Jeśli chodzi o ministerstwa, to tak jak już mówiłem wcześniej, również tak wysoko umocowane struktury mają obowiązek udzielania odpowiedzi dziennikarzom i każda ma na swojej stronie internetowej informację o tym, gdzie o takie informacje dziennikarz powinien się udać i do kogo. W przypadku Ministerstwa Zdrowia na przykład wystarczy kliknąć na stronę kontakt i na tej stronie znajdziemy całe biuro prasy i promocji wraz z informacją, kto kieruje i kto będzie na Państwa informacje odpowiadał. Są też numery i kontakt dla dziennikarzy. Po kliknięciu
znajdziecie Państwo adres mailowy. W ten sam sposób można znaleźć kontakt, na który dziennikarz może swoje pytania wysłać i oczekiwać odpowiedzi. Pani premier też nie chowa głowy przed dziennikarzami z gazet i też i ludzie odpowiedzialni za kontakty z mediami są do Państwa dyspozycji. Pani premier ma wręcz osobną zakładkę dla mediów. Tu jest kontakt dla wszystkich zainteresowanych, ale dla dziennikarzy jest w ogóle specjalna, wydzielona część tej strony, gdzie dziennikarze mają informacje przygotowane specjalnie dla nich. To świadczy o tym, że ktoś naprawdę dba o kontakty z mediami. I po kliknięciu w ten link możecie Państwo zobaczyć najważniejsze wydarzenia. Gdybyście chcieli panią premier spotkać osobiście, zrobić jej zdjęcie, możecie wybrać się w miejsca, do których wybiera się pani premier. A jeżeli chcecie po prostu zadać pytanie odnośnie ważnego wydarzenia czy ważnego tematu, który Państwa nurtuje, a dotyczy całego rządu, jest oczywiście kontakt dla dziennikarzy wraz z adresem mailowym telefonu. Może każdy dziennikarz wysłać maila i zostanie ten mail dostarczony do biura prasowego, a biuro prasowe na niego odpowie. Proszę mi wierzyć, odpowiada. A jeśli chodzi o prezydenta, o najważniejszą osobę w państwie, także każdy dziennikarz ma możliwość zadania pytania, skontaktowania się i otrzymania odpowiedzi. U pana prezydenta jest już tylko zakładka kontakt, ale u pana jest od razu mail do biura prasowego, na który każdy dziennikarz może wysłać zapytanie i liczyć na to, że prezydent, a w zasadzie ludzie odpowiadający za kontakty z mediami w biurze w kancelarii prezydenta, odpowie i uzyskacie Państwo informacje. Na propozycję wywiadu czeka się bardzo długo i bardzo rzadko udaje się taką okazję wykorzystać. Bardzo rzadko prezydent umawia się na wywiady z mniej poczytnymi, z mniej zasięgowymi mediami, ale zadać pytanie i poprosić o komentarz jak najbardziej. Każdy może, również dziennikarz obywatelski. To są Państwa prawa, ale jest też wiele kwestii, których Państwu absolutnie nie wolno, bo dziennikarz ma też obowiązki i są zasady, które regulują prawo dziennikarzy. Na przykład nie wolno bez zgody osoby, która udziela nam jakiejś informacji, wykorzystać tego, jeżeli ktoś nam powiedział, że nie wolno, że nie możemy tego zrobić. Jeżeli rozmawiamy z kimś, nawet jeżeli ta osoba wie, że jesteś dziennikarzem, nie wolno ci przekazać informacji, że ktoś ci coś powiedział, jeżeli ta osoba się nie zgodzi. Nie wolno tego robić. Nie wolno też robić zdjęcia każdej osoby, którą spotkamy i je publikować. To jest ochrona wizerunku. Jeżeli ktoś nie zgadza się i mówi, że proszę tylko nie pokazywać mojej twarzy, nie wolno ci tego zrobić. Nie wolno też przekazywać informacji, których nie jesteś pewien. Jeżeli coś, czegoś się dowiesz, jeżeli coś zobaczysz, ale nie jesteś pewien, czy jest to prawda, albo ktoś ci coś powiedział i masz wątpliwości, czy jest to prawda, nie wolno ci tego przekazać, dopóki się nie upewnisz. Zawsze takie niesprawdzone informacje trzeba potwierdzić, zanim się je przekaże. To jest obowiązek dziennikarza. Jeśli dziennikarz tego nie robi, no to może mieć z tego powodu kłopoty, włącznie z kłopotami prawnymi. Więc nie wolno przekazywać informacji, które są wątpliwe. Absolutnie. Nie wolno też robić zdjęć ani nagrywać z ukrycia. Jeżeli ktoś, kto jest nagrywany, tego nie wie. Są oczywiście paparazzi, którzy robią zdjęcia gwiazdom z ukrycia, ale jest to nielegalne. Za to można mieć kłopoty z prawem i wielu fotografów, którzy robią takie zdjęcia z ukrycia, czy wiele gazet, czy stacji telewizyjnych, które publikują zdjęcia zrobione z ukrycia, mają z tego powodu kłopoty.
Tak nie wolno robić. Ale są wyjątki. Można robić zdjęcia i nagrywać znane osoby bez pytania. Pod warunkiem, że w danym momencie robią te rzeczy, z których właśnie są znane. Czyli polityk uprawia politykę, możesz mu zrobić zdjęcie albo nagrać i nie musisz go pytać o zgodę, czy możesz taką informację, czy taki materiał opublikować. Polityk jest w pracy, jest osobą publiczną, jest osobą znaną, wolno robić zdjęcia, wolno nagrywać. Tak samo funkcjonariuszy, którzy są na służbie, czyli policjantów, strażaków, straż graniczną. Jeżeli akurat są w pracy, czyli wykonują swoje obowiązki, można robić im zdjęcia, nagrywać i nie trzeba pytać o zgodę, czy można to pokazać. Takie są zasady. Dotyczy to też urzędników wszelkiego rodzaju, którzy są w pracy. Jeżeli są po pracy, zupełnie co innego, są osobą prywatną. Ale jeżeli są funkcjonariuszem albo urzędnikiem w pracy albo na służbie, dziennikarz ma prawo zrobić zdjęcie, ma prawo nagrać film i to opublikować. Ważna rzecz, która zmienia się od najbliższego czasu, dotyczy autoryzacji. Autoryzacja polega na tym, że jeżeli ktoś coś ci powie, musisz pokazać mu efekt po zmontowaniu, jeżeli sobie tego dana osoba zażyczy. I obowiązkiem dziennikarza niedługo będzie to, że musi zapytać osoby, z którą rozmawia, czy chce zobaczyć albo przeczytać, jak dziennikarz przekazuje te słowa, które dana osoba powiedziała. To się nazywa autoryzacja. I dziennikarz musi o tym pamiętać, bo jeżeli nie powie rozmówcy, że rozmówca ma prawo zobaczyć i się zgodzić albo nie na publikację jego słów, jeżeli dziennikarz o tym zapomni, będzie niestety odpowiadał karnie. Będzie mógł zostać ukarany grzywną albo mandatem. Więc musicie Państwo na to zwrócić uwagę, bo to jest ważna zmiana, która wkrótce wejdzie w życie. Dziękuję bardzo.